jako dziecko bardzo dużo rysowałem, dużo lepiłem w plastelinie, w glinie. Na początku najczęściej rysowałem stwory, potwory komiksowe, tworzyłem swoje komiksy, historyjki. Potem na gwiazdkę dostałem od rodziców rysoraka marki Porsche 911 i bardzo ten model mnie właśnie zaintrygował, co często właśnie opowiadam. I może powiedzieć, że od tego momentu wszystko się zaczęło. Moje rysunki zaczęły przychodzić, iść w kierunku motoryzacji. Zacząłem rysować w każdym miejscu, w szkole, na uczelni, kiedy miałem czas. I w pewnym momencie stwierdziłem, że też mi to nie wystarcza. Więc postanowiłem poszukać programu 3D, który by umożliwił mi zobaczenie danego projektu samochodu w trójwymiarze, żeby mieć większe wyobrażenie, jak to wygląda, jak się prezentują pewne linie. Projektantem samochodów ogólnie się jeszcze nie stałem, ponieważ nie skończyłem studiów w tym kierunku, jestem samoukiem. Ludzie nazywają mnie projektantem, designerem samochodów ze względu na moje prace. Widzą, że moje prace i z góry narzucają mi, że jeśli tworzę takie rzeczy, więc muszę być projektantem, designerem. Bugatti było projektem, w założeniu było projektem, aby wzbogacić swoje portfolio. Moim celem nie było zawładnięcie i podbicie świata motoryzacyjnego tym projektem. Miał być to po prostu samochód do portfolio, kolejny samochód, który ma pokazać moje możliwości graficzne. Kiedy opublikowałem projekt w internecie, po niecałym miesiącu zacząłem dostawać dużo pozytywnych opinii na pocztę. Dużo firm i gazet motoryzacyjnych zaczęło się do mnie odzywać w sprawie wywiadów zagranicznych z całego świata. Ten projekt Bugatti podbił serca ludzi, którzy lubią dobry design, mają jakieś wyczucie właśnie stylu. I można powiedzieć, że Bugatti zrobiło ze mnie popularnego człowieka w internecie. Udało mi się połączyć styl retro, klasyczny, z nowoczesnym. Grzbiet, który widać, ta płetwa grzbietowa, ogromne nadkola zaokrąglone, dodatkowo boczna linia w kształcie łuku, więc było bardzo dużo fajnych nawiązań i myślę, że to przyczyniło się do tego, że ludzie zakochali się w tym projekcie. Ja, tworząc projekty, nie za bardzo skupiam się na praktyczności tych modeli. Po prostu chcę, żeby to bardzo ładnie wyglądało, żeby odczucie, kiedy patrzy człowiek na ten model, było bardzo przyjemne. Wszystko może być inspiracją. Na przykład do wnętrz często moją inspiracją są torebki damskie, zegarki, biżuteria, jachty, wnętrze jachtów, gdzie jest połączenie drewna, troszkę chromu. Wszystko może być inspiracją, to zależy już od projektanta. W moim przypadku jest to najczęściej fauna i flora plus klasyki motoryzacji. Na ten moment zajmuję się projektowaniem różnych rzeczy dla firm z całego świata. Są to firmy związane z budownictwem, firmy związane z industrią design. Przeplatam pracę zlecenia dla firm poprzez tworzenie w międzyczasie swoich właśnie prac do swojego portfolio. Chciałbym, żeby któryś z tych modeli za te 50, za te 100 lat był wciąż gdzieś w historii motoryzacji, że był jakiś tam człowiek, który zrobił fajny model i żeby on wciąż gdzieś istniał. Nawet nie muszą pamiętać nazwiska, nie muszą pamiętać mojej osoby związanej z tym projektem, ale fajnie by było, żeby za te 100 lat, czy nawet dłużej, czy krócej, ludzie pamiętali, że był taki model, na przykład Bugatti Ganglow, który coś wprowadził w tym świecie motoryzacji.